Na końcu języka. To gra, w której musicie wykazać się spostrzegawczością i szybkością. Podczas gry trzeba jak najszybciej podawać różne hasła, które zazwyczaj będziecie mieć na końcu języka. W pudełku znajdują się dwie talie kart, niebieska i czerwona. Podczas gry wykorzystuje się jedną z nich. Za każdym razem możecie więc grać inną talią. Dzięki temu gra się nie znudzi. Weźcie jedną z talii kart. Podzielcie ją na dwa stosy i połóżcie na środku stołu. Zasady gry są bardzo proste. Gracze po kolei odkrywają po jednej karcie z dowolnego stosu. Odkryte karty kładziemy przed sobą. Zwróćcie uwagę, że odkryte karty układa się jedna na drugiej, w taki sposób, aby widoczna była tylko ta ostatnio dołożona. Pamiętajcie też, że kartę należy odkrywać bardzo szybko, aby wszyscy gracze zobaczyli ją w tym samym momencie. Uwaga! Teraz najważniejsze. Karty odkrywamy do momentu, gdy na kartach dwóch graczy pojawi się ten sam symbol. Dochodzi wtedy do pojedynku pomiędzy tymi graczami. Pojedynek polega na tym, że obaj gracze muszą jak najszybciej podać hasło pasujące do kategorii znajdującej się na karcie przeciwnika. Szybszy gracz zdobywa kartę przeciwnika i kładzie ją obok siebie, rewersem do góry. Gra toczy się dalej, aż dojdzie do kolejnego pojedynku. Jego zwycięzca zdobywa kartę przeciwnika. I kolejny pojedynek! Jeśli nie jesteście w stanie stwierdzić, kto był szybszy, następuje dogrywka. Któryś z pozostałych graczy odkrywa nową kartę. Pojedynkując się, gracze muszą podać hasło pasujące do tej karty. Szybszy gracz wygrywa pojedynek i zdobywa kartę przeciwnika. Kartę użytą do dogrywki kładziemy pod stosem kart. Podczas gry musicie być bardzo czujni. Spójrzcie na tę sytuację. Gracz wygrał pojedynek, zdobywa więc kartę przeciwnika. Zabierając kartę, odkrył taką, która spowodowała następny pojedynek. Zwycięzca tego pojedynku zdobywa kartę przeciwnika. I pojawia się kolejny pojedynek. Cały czas obserwujcie sytuację na stole, bo w każdym momencie może pojawić się wasz pojedynek. W talii znajdują się również karty specjalne. Jeśli gracz odkryje taką kartę, kładzie ją na środku stołu, a następnie odkrywa nową kartę. Od tej chwili do pojedynków dochodzi w dwóch sytuacjach. Gdy na kartach graczy pojawi się taki sam symbol oraz gdy na kartach graczy pojawią się symbole z karty specjalnej. Gra kończy się po wykorzystaniu całego stosu kart. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej kart. Życzymy Wam miłej zabawy! Uwaga! W każdej naszej grze znajduje się specjalna naklejka. Dzięki niej będziesz mógł podpisać swój egzemplarz gry. Do gier dodajemy też karty megamocy. Są to wyjątkowe karty. Pasują do każdej gry. Znajdziesz je w grach oznaczonych rysunkiem jędrka.